Dzień dobry, z tej strony Kasperek, bardzo serdecznie witam was we wtorkowe popołudnie na serii Od Zera do Farmera. Ze mną jest Adaś. Dzień dobry. Ze mną jest Bronek. Witam serdecznie. Tak, trochę amerykańsko, my zaczęliśmy ten odcinek, ale to z racji tego, że tak powiem wam szczerze, nie pamiętam kiedy my mieliśmy przed weekendem nagrane na poniedziałek Od Zera do Farmera, ja już nagrywam wtorkowy, w te poniedziałkowy poranek sobie nagrywamy. Bronuś już pięknie się przebrał, bo za wycinanie czas się wziąć. 231 tysięcy na naszym koncie, jest to naprawdę sporo. Adaś już się powoli udaje na nasze poletko, ja również podążam. Dopiero teraz spojrzałem na saldo konta nasze, jak to pięknie wygląda. No, daj Boże, żeby to bardzo fajnie się wydawało. Najgorsze jest tym wszystkim to, że teraz my chcemy trochę od zera ponadrabiać, a jak sami dobrze wiemy, zbliżają się targi i nie będzie kiedy pobudować gospodarstwa, więc to saldo konta troszeczkę przez kilka dni będziecie musieli popatrzeć na naszym koncie. Tak, przez ten tydzień na pewno. Chyba, że jakiś nowy nabytek wleci fajny. No, chyba, że jakiś nowy nabytek, no ale mordo, tak naprawdę no, nie tutaj poszaleć, ciężko powiedzieć. Ja nie wiem czemu, pomyślałbym nad... Czemu ja chciałem naokoło jechać. Nie wiem właśnie. Boluś, powiedz mi, czy ja mam ładować na przyczepę, czy ci tak, od razu możesz sobie ładować. Choć wiesz co? Weź porób może takie kubki jak my wtedy, tylko jakbyś mógł to potnij miarką. Tak, tak, ja na 3 metry. No, także super by było. Ziemniaczki pełne, bo Bronuś naładował. Ty chyba wtedy ładowałeś tymi wiaderkami, tak, nie? Tak, od razu, bo tak... ty mi powiedziałeś, no, że wtedy naładował i naładowałem. Bo ja sobie tak to podczepiłem, mówię, dobra, chole, tutaj to jasne jest. Tak, dobrze, panie. Ej, ja tak patrzę tak, tutaj w ogóle na ten las, co my wytniemy, to tu będzie naprawdę zajebiste klimatyczne, takie wąskie pole fajne przy tym rowie. No i wreszcie coś nowego, coś innego, bo w tym sezonie się tych kilka pól pozmienia, jakby nie patrzeć. Wybaczcie, że jest ładno. Mordeczko, powiedz mi, czy ty masz włączone to noszenie tego super siłę, bo ja nie mogę najcięższej kłody podnieść. No i na alcie jest lumberjack grany, więc... Ja ciskam alta i nic się nie dzieje. Przedmiot. Weź spróbuj wsiąść sobie do ciągnika i spróbuj jeszcze raz wtedy. Dobra. Zostawiłem tak, no bo mówię, kurczę, jednak działa. My mieliśmy uprawę wcześniej robioną. Później ja robiłem to wapno. Dobrze, że je zrobiłem, bo tak naprawdę nie byłoby kiedy tego wcześniej zrobić i tak to dzisiaj możemy tu wjechać, więc jest to od zera, jedziemy po wapnie. Takie coś często bywało i na poprzednim od zera, dlatego też tu się dzisiaj nie skupiałem. Też nam się troszeczkę spieszy, nie ukrywajmy. No nie wiadomo, że się śpieszy, no na spokojnie możemy robotę dzisiaj zrobić. W sumie mamy marzec, więc tej roboty na tym marcu jest dużo. No ale choć w sensie chodziło mi, że spieszyło nam się, żebyśmy dzisiaj wcześniej ten serwer był postawiony i żebyśmy nagrali. O to mi bardziej chodziło, niż to, że musimy się spieszyć z robotą na serii tutaj. A po prostu wziąłem ziemniaczki i akcję właśnie siewy, aby to już było ogarnięte. No bo teraz tak, lasu dzisiaj raczej całego nie wytniemy. Tak mi się tutaj zdeczka wydaje. No, na pewno. Bo będzie na pewno troszeczkę ciężko, żeby to zrobić. No i też przy okazji gdzieś tam na pewno trzeba teraz te pola poobsiewać. Trzeba jeszcze coś powymyślać, trzeba posadzić drzewa na kolejnych polach. Dlatego też no troszeczkę tego będzie. Wow, mega się teraz zdziwiłem, bo miałem kawałek taki niezgruberowany, nic nie zrobione. I najlepsze jest to, że sadzarka ma w sobie tak jakby uprawę. Także fajnie. Aha, serio? Także szacun, bo na takiej serii jak Od Zera do Farmera to pasuje wręcz, bym powiedział, idealnie, nie? Bo nie było to pole... Przede wszystkim przyda się, jak gdzieś tam będzie po orze robione i gdzieś będzie niedoorane, nie? Tak, tak, to naprawdę super, bo bardzo fajnie to teraz wyszło. Kurde, no te teksturki naprawdę paralaksowe oddają to, jakby to było wręcz takie porządne 3D. Ja sobie przewinąłem, tam nasze zwierzęta sporo naprawdę jedzą, mamy pełniutką, znaczy pełniutką, tak, jest pełniutka na ten moment. A ile nam to zaraz z magazynu? Wiesz co, i tak jest 120 chyba... 1000 litrów jeszcze. 112 tysięcy? A, 112, dobra, czyli było 120 coś, no to tam dycha ponad zeżarły. To dycha ponad tam zeżarły. No tak, no to jest na każdy miesiąc po 3-4 tysiące też takie jazda, nie? No kurde, ja mnie ten feedback denerwuje, ale trudno. Nie wiem, muszę coś, słuchajcie, wymyśleć z tym, aby ten feedback albo był mnie bliżej, albo nie wiem, bo on po prostu on nie odbiera tak jak powinien i przed odcinkiem jak siedzę blisko jest spoko. Odbierz. Co? No mówię, halo, odbierz. A, Boże, myślałem, że ktoś dzwoni, a wszędzie się zacząłem rozpatrywać. Na stacjonarny spojrzałem, na ścianie czerwonej wiszącej. Czy czasami nie jest słuchawka odłożona? Tak dzwoni do ciebie, odbierz. No dzisiaj co jedynie sobie wydałem pieniążki, to na promocję, bo wskoczyła bardzo fajnie jedna promocja, ale to mam nadzieję, że nie zapomnę na koniec odcinka tego zrobić, bo bym chciał sobie powiedz ją pokazać, bo nie będziemy jej sprowadzać prawdopodobnie na gospodarstwo, chyba że John Deere będzie wolny i byśmy sobie przetestowali, no, może.
Zgadzam. Kurde, no bo jest tam to pole, które, przy którym wycinamy te drzewa. I tam jest do grube rowania. No okej, okay, ja ci powiem, że takim nowym abytkiem fajnie by to było porobić, nie? Także dobra, później najwyżej Bronuś, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Weźmiesz najwyżej John Deere'a i pojedziesz po ten nowy nabyteczek. A my sobie najwyżej to drzewo powozimy jakimś innym ciągniczkiem, bo raczej obstawiam, że tutaj siewy czy tam sadzenie ziemniaków będzie w 100% skończone. Jak widzicie, teraz dojadę. Powinienem na jeszcze jednej, nie, na półtora albo dwóch zrobić na 100% to pole, no tych ziemniaków będzie sporo. Czy my będziemy to zbierać ręcznie? Powiem wam szczerze, mając takie pieniądze, nie będziemy się raczej w to bawić. Obstawiam, że coś wypożyczymy. Może wykopiemy to naszym sprzętem, ale na przykład do zbierania wypożyczymy sobie krukowiaka. No, bo chciałem to sam powiedzieć, że fajnie by było to wypożyczyć. Mamy teraz już przyczepki dwie. Także spoko. Mamy trzy ciągniki, także też spoko, więc jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo fajną akcję zbieranie ziemniaków na tej serii. I będzie to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. No kurde, wręcz. Pamiętacie, pamiętacie mordy ten sprzęt do zbioru buraków? Ten, pamiętam, no. Pamiętam, ciekawy, czy tą zbieraczkę by się dało przerobić na ziemniaki? Dałoby się, bo to tylko linijka. Ja ci powiem, że fajnie, bo jakby robilibyśmy czymś innym niż krukowiakiem, bo krukowiak nadzera tutaj. No, teoretycznie przyczepy też mamy autosanki, więc polskiego sprzętu nigdy za wiele. Ale ja nie ukrywam, że tamten sprzęt chyba by bardziej pasował. Tylko mordeszko, wiesz czym jest problem? Ja sam chciałem ten sprzęt ogarnieć sobie na serię po sąsiedzku. No. Jeśli chodzi o buraki i uwierz, że ten sprzęt jest ogromny. To jeżeli na po sąsiedzku do 60 i 30 był ogromny, to do tutaj to naszych ciarków, no, to będzie jeszcze gorzej. Właśnie nie pamiętałem, czy to jest duże, czy no wiesz, mordo, tam chodziły John Deere, tam chodził International przy tym, więc na to w miarę pasowało, to były ciągniki powyżej 100 koni mechanicznych, nie? No ja obsmieram. Także, no i to tak wyglądało i tak na duże mimo wszystko. No można spróbować, ale ja pamiętam sobie, że no tam było to dość duże, więc ja sobie tego nawet na po sąsiedzku nie przerabiałem, nic nie ogarniałem, bo wiedziałem, że to będzie po prostu za duży sprzęt na takie, na taką 30 czy 60 na tamten moment, jak to miałem, nie? Więc no, no. Sobie ten temat odpuściłem. Krukowiak sam w sobie też jest duży, ale po prostu on, jakby to powiedzieć, jest taką prostą maszyną, w sensie, że tam wiecie, dwa koła, jakiś tam łańcuch, jakaś taśma i to tyle. Nie ma aż tak tego nawalone dużo. A jednak no przy tym do buraków to tak widać, że to jest taka masywna maszyna, sporo tego żelastwa tam jest, więc nie ukrywam, że prawdopodobnie no to by troszeczkę źle mogło wyglądać. No co my mamy? Dzisiaj poniedziałek, ten odcinek macie na wtoreczek Boży, także tutaj mordeczki już praktycznie 3 dni do targów. Mam nadzieję, że widzimy się z wami jak największej ilości. Fajnie. Coś pięknego, coś pięknego, w czwartek już wyjazd, piątek już naprawdę tutaj dostałem bardzo dużo informacji, że dużo wycieczek tego wszystkiego będzie, także tutaj z wycieczkowiczami ze szkołami będziemy się na pewno grubo w piątek widzieć, także piątek, zapraszamy. W końcu to będzie taki dzień, który będziemy mogli właśnie z tymi młodszymi bardziej że tym, my też co się uczą. Do końca, tak. Też nie wiemy, jak piątek na targach wygląda, bo rzadko byliśmy. Nie byliśmy, no. To ja nie byliśmy, no, nie byliśmy. Piątek. Ja byłem, słuchajcie, ja byłem z Tanasem na Bednarach, tak, dojechaliśmy na ostatnią półtora godziny targów i my nie mogliśmy wejść na targi. To było coś pięknego, bo my jak wyszliśmy z auta, zobaczył nas jeden bus, gdzie podbiło do nas 20 chłopa, po czym zaraz z autobusu dalej, jak zobaczyli, że tutaj coś się dzieje i zobaczyli nasze twarze, tak zaraz z autobusu kolejne 30 chłopa przyszło. Praktycznie powiem wam szczerze, targi by się skończyły, zanim byśmy doszli w te półtora godzina do tych targów, także naprawdę ekip było sporo, więc nie chcę myśleć, co to będzie w trakcie, nie? Także no, musicie próbować. Gruby po prostu. Jak zobaczycie, że jest duża kolejka, bo dużo osób też pisało, że kurde, fajnie było się spotkać, ale chyba nie mają na to czasu, żeby tyle w kolejkach stać, no po prostu będziecie musieli sprawdzać, my postaramy się wam, patrzcie na Instagramy, postaramy się na przykład wam wrzucać na storki mniej więcej jakie są kolejki, no bo tak to trzeba będzie nazwać, że to będą też kolejki, bo patrząc na Bednary i inne targi, no to były do nas kolejki duże, no ale my niestety ludziska no, na to nic nie poradzimy, nic z tym niestety nie zrobimy, także miejmy nadzieję, że po prostu każdy z was w miarę zdąży gdzieś tam, jak nie na początku, to później przynajmniej gdzieś będzie sprawdzał i może się uda mu do nas dobić, także no piątek na pewno będzie fajny, soboty to są na pewno gdzieś dużo będzie też takich wycieczek,
jakby to powiedzieć, z wioski, bo pamiętam, czy na Solcu, czy też tu teraz słyszałem, że dużo takich okolicznych wiosek, czyli rolnicy gdzieś tam, sołtys zbiera autobus i takie wycieczki się planują. No a na niedzielę, jak to na niedzielę, zawsze gdzieś tam rodzinne takie wyjazdy się szykują. Także no na każdy dzień będziemy mieli na pewno ciekawie. Harmonogram jest podany, jakbyście nie widzieli, czy na Instagramkach, czy na YouTubach, chyba wszystkich wrzuciłem, także na pewno gdzieś tam powinniście się do nas dostać. Od 9.30 bodajże zaczynamy do godzinki 11.45, dobrze mówię? Żeś morno teraz się nie przeliczył, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak to było. Na pewno będziemy robić dużo przerw, dobra, takich 15-minutowych. Ale ogólnie jesteśmy do 16, nie? Ja wam to przeczytam, bo mam rozpiskę, także jeżeli chcecie sobie ją jeszcze zobaczyć, to zapraszam na nasze Instagramy, a jeżeli ktoś nie będzie miał tam czasu, no to tutaj od 9.30 do godzinki 11.15 zdjęcia i autografy, później od 11.30 do godzinki 12 będziecie mieli konkursy z nagrodami, także będziemy liczyć na waszą obecność tutaj. Od 12.30, czyli zaraz od razu po konkursie, do godzinki 13.45 każdego dnia będziecie mieli innego gościa specjalnego. Nie mówimy wam, nie zdradzamy niespodzianki. Kto przyjdzie, to zobaczy. Także będziecie tutaj mieli... Kto przyjdzie, będzie gościem specjalnym. Tak, kto przyjdzie, będzie... No, żartujemy, mamy to ogarnięte, także spokojnie. Także każdego dnia będziecie mieli innego gościa specjalnego, także tutaj i konkurs, i później gość specjalny, to na pewno będą oblegane godzinki. Po tym robimy sobie znów 15 minutek takich przerwy, bo słuchajcie, tego nam naprawdę tak, bardzo mocno nawet na brakowało, że tutaj macie takie godzinki, że na przykład od 9.30 do 11.15 i później dopiero od 11.30 coś zaczynamy. Wrzuciliśmy sobie tutaj, nie pisaliśmy o tym, ale wrzuciliśmy sobie po prostu takie 15-minutowe, dwie chyba przerwy, oprócz obiadowej jeszcze, bo słuchajcie, tego nam naprawdę bardzo mocno na webinarach brakowało, nie mieliśmy tej organizacji, nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało i słuchajcie, przez grube, nie wiem, 5 czy 6 godzin staliśmy, tylko robiliśmy zdjęcia, że nie było czasu nawet praktycznie gdzieś iść, coś zjeść na szybkości, czy iść do łazienki. Także to wiecie, porobiliśmy no, teraz takie specjalnie. Jedliśmy, więc to tak, no, to także to... na targach nie jedliśmy nic, oprócz wypicia energetyków czy wypicia kawy i lub jakiegoś tam lekkiego trunku. Dlatego też teraz już trochę za to o to zadbaliśmy. Też zadbaliśmy o to, żeby ten harmonogram powstał, abyście to właśnie wy wiedzieli, w jakich godzinkach na przykład do nas przyjść, żebyście nie przyszli, na przykład traficie na tą przerwę 15-minutową, gdzie nas nie będzie. Także macie to wszystko ładnie rozpisane, zróbcie sobie screenshoty. Na konkurs, a nie chcecie konkurs. No właśnie, także tutaj od 14 do 14.30 wpada kolejny konkurs. Tego będzie naprawdę sporo, jeśli chodzi o konkursiki. I później już od godzinki 15, bo wtedy się o tej 14.30 do godzinki 15 robimy właśnie tą przerwę taką obiadkową. I tutaj później od godzinki 15 już do samego końca targów będziemy dla was właśnie dostępni, tak aby jeszcze każdemu się to zdjęcie udało zrobić. Także miejmy nadzieję, że to naprawdę fajnie wypali. Kolejne targi, kolejne rzeczy się, których uczymy, także jeszcze pewnie tego dużo, dużo zejdzie czasu, zanim wszystkiego się nauczymy do perfekcji, żeby to, wiecie, było tak w 100% ogarnięte na targi, ale ten harmonogram miał być, jest, bardzo się z niego cieszymy, że to udało się tak właśnie na 3 dni fajnie wszystko poukładać, także miejmy nadzieję, że będziemy się naprawdę tutaj świetnie, świetnie bawić. Minuta 13, ja sobie uciekam zmienić się z Adasiem. Powiedz mi, ile ty masz w siewniczku? No nie za dużo, mordo, więc będziesz musiał dylać do... Wiesz co? Na gospie mam jeszcze jedną. Boże, ja tych nasion kupiłem, ale nie myślałem, że tak dużo ich zejdzie. No nic. Zaraz sobie to dosiejmy, ile dosiejemy. Wiem, że leży paleta. Na palecie jest... Nie wiadomo ile. 150, ale... 150 kilo. 150 kilo. No to będziesz miał jest 3 do worki. Zakończenia już pewnie. No gorzej z swoimi ziemniakami. To... Aha, bo ja już nie mam nic. Chyba Bronek nie chce się przebiegnąć, ale nie ma w środku. Nie ma w środku, w tej stodole naszej nie ma raczej worków. Tylko koło studni. Nie, nie ma koło studni, bo ja byłem. Więc no. Jedynie co do sklepu może przebiegnąć się, tam przejechać się. Dobra, wiesz, ty tam... postaw sklep Adaś tu i zamów z dowozem. A co? Kazaliście nam też, czytałem wasze komentarze, kazaliście nam bardzo często testować. Kazaliście nam bardzo często używać pracowników, którzy dojeżdżają na miejsce, bo podobno zielonka pod tym względem jest perfekcyjna. Podobno tutaj Giants się postarali i ogarnęli to naprawdę dobrze, także ludzie powiedzieli, żebyśmy to wykorzystywali, bo naprawdę bardzo fajnie to
wygląda. Więc jak mamy gdzieś tam na przykład wożenie, też ludzie pisali, że bardzo fajnie jest zrobione zapętlanie. Czyli na przykład od miejsca A ma jechać jakiś nasz tam zestaw, wysypać się na silosach, na przykład na pociągach i wrócić. Także no naprawdę spoczko. Dobra, ja Adaś weź więcej, bo ja jadę też to sobie zrobić. Tylko ty weź zwykłe worki, nie palety, nie? Aha. Bo worki się lepiej opłacają. Te końcówki polek będziemy chyba zostawiać na ten, co? Tak, na jest, biury. Na wióry. To niech to będzie kolejna kubka, bo może być tak, że do zimy już żadnej kubki innej nie zrobimy i byśmy wiór nie mieli, także... Ależ pięknie, jest! Bożeż ty mój! Dobra, szczęście w narodzie! Choć obstawiam, że to ty pójdzie. Potrzebujesz i ja potrzebuję, więc wolałem gdzieś więcej. Choć obstawiam, że to faktycznie pójdzie. Ale bym rozdarł worek pięknie. Co? Lubrikantę pewnie ci wyskoczyło. Jakiś wyskoczyło mi coś, no? Ty chyba trzy worki potrzebujesz, ja potrzebuję jeszcze pinkę. 150 kilo, wiesz co? Weź mnie kup jeszcze dwa. A myślisz, że 150 kilo ci nie starczy? Dobra, jadę. No jak nie, to ci kupię później, bo szkoda, żeby tutaj to leżało, to nie? Znaczy nie leżałoby, bo by zostało w siewniku. Ale dobra, zostanie. I sobie pocykniemy. Znów w tę strunę, nic nie poradzimy. Także dla waszych informacji jeszcze raz, jesteśmy przez 3 dni, bo tam wiecie, mamy zapisane, że jest tam 19, 21 i dużo ludzi nie zrozumiało, mimo że na harmonogramie jest podane, że piątek, sobota, niedziela, no, ale dużo ludzi właśnie o to pytało, także spokojnie, będziemy we wszystkie dni od samego początku do samego końca, także nie martwcie się, no miejmy nadzieję, że będziecie mieli tą możliwość troszeczkę poczekania, aby się do nas gdzieś tam na tych targach właśnie. No, to będą jedyne dostać. Takie targi, gdzie no, macie 3 dni z nami, więc no, też mi się nie chce wierzyć, że no, jeżeli ktoś pojedzie, no to nie zrobi z nami tego zdjęcia, no bo naprawdę no, tyle godzin to no, coś pięknego. Powiem ci, że no, ludzie tutaj gdzieś tam jak dostawałem te komentarze, to nawet na rach na przykład dużo ludzi nie zrobiło, bo była za duża kolejka, więc... No tak, no, jeżeli nie... wiadomo, że ktoś pojechał tam nie wiadomo o której godzinie też, bo też tak może być, no. Że nie wiem, ktoś późno pojechał i nie miał zbytnio czasu, bo chodził też po całych innych targach, nie tylko na naszym stanowisku, gdy wszedł na kolejkę, a tam było nie wiadomo ile osób, no to też się nie każdemu chce czekać, tak? No, dlatego właśnie tutaj miejcie telefony pod ręką, miejcie Instagramy, bo mówię, będę chciał... Nie, tak. Będę chciał tak zrobić, że po prostu będziemy, nie wiem, aktualizowali storkom co jakieś pół godziny, jak wygląda kolejka. Można zrobić sobie taką perspektywę skądś i będziemy wam to aktualizowali. Możemy gdzieś tam zrobić, że na jednym z naszych profili, żebyście nie musieli biegać po wszystkich na przykład profilach. Na przykład możemy zrobić na MST Shots. Na sklepowym mailu naszym, znaczy w mailu, na sklepowym naszym Instagramie. Jeżeli go jeszcze nie obserwujecie, to bardzo serdecznie zapraszamy na MST Shop. Będziecie mieli linka podanego. Prawdopodobnie muszę zaktualizować opis, więc akurat sobie to tam wrzucę. No, ale bardzo często teraz promujemy na naszych Instagramach, także powinniście to na pewno na spokojnie odnaleźć. Tam postaramy się właśnie o takie aktualizacje, jak wygląda nasze stoisko w danym momencie, żebyście na przykład gdzieś tam, jak zauważycie, że jest no taka minimalna kolejeczka, to żebyście już mogli do nas właśnie czym prędzej podążać. Także no miejmy nadzieję, że te targi będą udane. Bardzo na to liczę, żeby pogoda nam też nie popłatała jakichś figli, żeby każdy sobie na spokojnie dojechał bezstresowo i będzie naprawdę no mnie będzie ciekawi naprawdę ten super. Piątek, bo to może być hardcore. Prawdopodobnie nam ręce urwie, prawdopodobnie nam ręce pourywa, jak to zawsze. Prawdopodobnie lewa ręka będzie taka normalna jak zwykle, także na to się naoglądajcie, bo w poniedziałek czy tam wtorek po targach to kurwa ja będę wyglądał jak Pudzianowski. Nie no, oczywiście śmiechy śmiechami, ale na tych piąteczek na pewno trochę rozdamy. Kupię sobie chyba taki ten z Old Spice'a, co się klika. Jak to się nazywa? No ten licznik taki. I będziemy liczyć, nie? Naprawdę chciałbym kiedyś takie coś w ogóle przeliczyć, móc zobaczyć ile was wszystkich było, ale no... Patrząc po poprzednich targach, to no... Postawimy kogoś, kto będzie liczył. No na pewno będzie dużo. Licz na siebie. Każdy siebie, żeby odliczał. Jak wojskowego postawimy. I co chwilę będzie zbiórka, szeregu, równo odlicz, jak to tam się gada. Jo, do dwóch odlicz. Tak. Jo, i będzie git. Raz, dwa. Dobra, na razie kolejka. Jedynka wystąp. Jeb, wyjebać komuś jedynki. Przepraszam, że tak powiedziałem. Jak ci Brodek idzie? Chłopie, wycinam tyle, że już mam tyle naprawdę tych pieniędzy, tyle że szło. Kurde, ja muszę się przypatrzeć jak będę, o Jezus Maria, tam jechał. Właśnie, zobaczcie sobie jak to wygląda. Mordeczki tutaj na tych polach. Ostatnio na live'iku Bożym żeśmy sobie tutaj troszeczkę tych drzew podawali.
nie oddaję to jeszcze, tak, wiem, bo niestety zawsze to oddaję dopiero na jakimś kwietniu, aka czerwcu. Może żadać kupić nasiona? Jeszcze ze 3 worki. Więc tutaj nie ukrywam, że fajnie. Tylko że mówię, na czerwcu będzie to dawało, bo te drzewka, wiecie, tak się zagają troszeczkę i tej zielonkości będzie o wiele, wiele więcej. Ty widzę, że chyba kończysz. No to pięknie. Dzielę, ile drzew, masakra. No to pięknie. No maszyny delivery cost, boże, dwa. Wcale te sosny, myślałem, że one są dużo mniejsze, wcale nie są takie małe. Nie. Sosny są w sam raz. Musimy je wycinać, nie czekamy do największych, no bo po prostu tutaj będzie pole. Ja mam 20 minutę. Jeżeli ja chcę jeszcze sobie trochę powycinać i w ogóle, no to teraz tak. Pogruberować i powycinać, no bo powycinać też bym chciał na pewno jeszcze dzisiaj. Jakieś drzewko chciałbym zawieźć. No to dojedziesz do worków i zamiana możesz, tak? No, tak zrobimy. Ja jedynie Adaś, ja bym mógł cię probronek, jakbym mógł cię też prosić. Już możesz się udawać na sklep. No bo czy z dowozem robimy gruber? Nie, chyba pojedziemy na sklep po niego, czy nie? Nie, tam John Deere daleko, przez pola to jest szybko. Zaraz jadę po niego wtedy. Dobra, czy tam ty, to ty Adaś, jakbyś mógł, to weź już proszę cię, podjedź naszym jednym ciągnikiem, mi pod tego. Najlepiej wolwiaczem, ja cofnę. Podjedź mi mordo, wiesz pod co? Pod przyczepę do zbierania tych bali i drewna. Ja sobie jeszcze poprzeczniak ci tu zrobię. W tym czasie i będzie naprawdę dobrze. Spoko luzik i arbuzik. Okej, okay. Cyk. Z drugiej strony możesz puścić pracownika już, jakby mnie nie było jeszcze, co nie? Niech jedzie po tej prostej. Tam dogoni. Zawsze po prostej on sobie to ogarnie, nie no. Szczerze topka, jeśli chodzi o siewnik, no to naprawdę nie pomyślałbym, że to tak odda. Aż i będzie nawet mi sobie przykro. Zetor radzi z tym. Jak będziemy się z nim rozstawać? Szkoda, że nie ma 3 metry. Ten siewnik? Opcji takiej? Bo nie ukrywam, byśmy na pewno taką 3-metrową sobie wzięli. No, jakby było. Powiem ci, że oddałaby taka 3-metrówka tutaj. No, myślę, że są inne jakieś takie. Ślicznie wygląda. No co, no z Amazonki, nie Amazonki, trzeba zobaczyć, co my mieliśmy wcześniej 3-metrowego. I co by teraz pasowało. O, Andrzejowi z rodziną właśnie zaczął twoją podróż po naszym polu. Boże, ty mój jak zielony. Dobra, ja to zostawiam kilka drzew jeszcze niepociętych. Tu miałeś mordo się zmienić. O Jezus Maria, mordo, jak ładnie. Kurde, jest jednak kilka... cięcie na 4 metry czy na 3? Na 3, kilka drzew jeszcze jest niepociętych, ale wszystkie są z świerki wyciąłem chyba. Ale pięknie to masz zrobione, nie? Czekaj, to jest pocięte? Chyba nie. O nie, te dwa nie są pocięte i tutaj jedno leży. Tutaj i po drugiej stronie przy tym stosie drewna tutaj leżą 3 jeszcze. No więc kurde, możesz pięknie. Drugi stos najbliżej zrobić z drugiej strony. Dobra, ja na razie se potnę na 3 metry. Tak, Bronek, możesz się udać po nowy nabytek, a ja zaraz go właśnie zakupię. Czekaj, mam kierownicę skręconą. 3 metry, no to trochę będziemy mieli tutaj, jeśli chodzi o 3 metry. Bo... Jo pierdziele, to z jednego wciul jest tego. No, nie spodziewałbym się, że tak będzie. No, będzie po 3-4 metrach będzie można fajnie poukładać. Dobra, tego oczywiście już bierzemy i zostawiamy sobie na nasze wióry, które no, pozwoliły nam się tak dorobić. Ja nie ukrywam, że chyba wióry no, lepiej są płacane niż normalne drewno, nie? I to tak bym powiedział razy dwa. Mi się też tak wydaje. Bo cholera jasna, no zobaczyć ile to ogarnęło. Nie ukrywam, że można by było, mając takie pieniądze, panowie, można by było, wiecie co, pomyśleć na przykład o jakiejś większej maszynie do wiór. Żeby na przykład lepiej to wyglądało, te większe kawałki jak wrzucamy czy coś. No tylko, że dopóki nie będziemy mieli jakiegoś ciągnika większego, no bo to słabo, bo na wałku by obróciło chyba 5 razy ciągnik. On już jest w tym momencie duży dość na nasze ciągniczki. No także tutaj... Niektóre. O, dobra, jest spoko. Mam podczepione. Dobra, to słuchajcie, ja sobie załaduję, nie będę tej pięknej kubki psuł. Bo... Tu jeszcze będziemy sobie dzisiaj ładować. No kurde, to jest idealnie 3-metrowy wózek, także pod tym względem naprawdę spoczko to wygląda. Wyłączymy sobie przybliżenie i będzie to wyglądało o wiele, wiele lepiej. No i pięknie, naprawdę dobrze to wygląda. Takie kawałeczki. Czy tutaj by jakiś cieńszy nie był czasami dobry, żeby go sobie tutaj wsadzić w dół? O. Dobra, no powiedzmy, nie wiem czy to się nie przybuguje troszkę, ale... Ale już! Powinno być git. Bronek jedzie, więc no przyczepa fajna, 15 koła tylko za przyczepę, która ma 22 tysiące litrów. Coś, a nie, 33 tysiące litrów, 15 tysięcy, no elegancko high. Panowie. Ej. Jebłem teraz.
Mando załadunku drewna za 74 tysiące. Z HDS-em. No. Nie używaliśmy czegoś takiego. Byśmy mogli ciąć ile? No tu jest ze 3, 4, spokojnie, 5 metrów. No, 5-6 metrów. Ej, kuźwa. Kusi, co? No ale... No to jest 74 kobla tylko. Jak my teraz go nie weźmiemy, nie wiem, czy my później w przyszłości będziemy się bawić z drewnem, tak żeby takiego mana wziąć. Ja nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. Będziemy, kurwa, będziemy go stawiać. O, znaczy, on by se stał, by sobie stał, nie wiem, na tartaku. Na tartaku bym go zostawiał, no, chłopaków i tyle. Ja bym go kupował, kurwa, nawet bym się nie czaił. No ty, zawsze by zabawa jakaś była, nie ukrywam, mamy flysticki teraz. Fajnie by się może ładowało to. No i jakie kawały drewna. Jesteśmy przed wycięciem sosen, ja pierdzielę, ej. Teraz jestem silny, bo tak kurde spojrzałem na tego, bo spojrzałem na tą przyczepę i po chwili manę, ja pierdzielę, przecież to ma do drewna, my tutaj pięknie ogarniamy. Chłopaki, czy tego rubberwerka zostawiamy w kolorze niebieskim? Tak, czy tak, robimy tak, coś no. innego? Dobra, 5000. A mamy jakiś inny wybór? No, mogłem pomalować na jaki chcę tylko, więc wiesz. To tak, nie jest problem, teraz nie? spojrzałem, to ej. Agregat też mamy niebieski. Kurde. Dużo mamy niebieskich rzeczy. Mamy, no to przemalujemy. Ja. Ej, no i co, bierzemy go czy co? Normalnie, dobra, jaka będzie? Czerwony? Jo, chyba czerwony. Nie? Czerwony, czerwony. Man, chodzi. Ty, jest, my zresetowaliśmy garaż? Nie. Ja pierdam. No właśnie, tak pomyślałem dopiero. Bronek, teraz. Gdzie pojechałeś? Czekaj. To no, dawaj na pole jebie. Wtedy. Na polu jest. Zapomniałem, że przecież ustawione było i nie zdążyliśmy. Ja pierdolę, jaki sprzęt! Ale spalę kapcie teraz. Jaki sprzęt! Boże, który to jest odcinek? Nie 40? Wiem. Nie wiem. Chłopaki, jeszcze 150 tysięcy na koncie, nie? Mamy mana, a mamy 150 koła na koncie. Ja pierdzielę. To się przyda, nie? No przyda się w ciul, bo my teraz możemy ciąć na te 6 i 3 ileś metrów, nie? No. Ja pierdolę, ej, jestem ciekawy, bo najlepsze jest to, że my nigdy nie korzystaliśmy z czegoś takiego. Z jednej strony powiem tak, fajnie, bo będzie to stało na tartaku, kupiliśmy to za małe pieniądze, no bo to przyznajmy, że taki to by było, obstałem, ze 300 kosztuje, z 200 coś pewnie tak. Więc to są naprawdę psie pieniądze, ale nie będzie stało na naszej gospie, więc to dobrze to wygląda, bo to by było tak, jakbyśmy, nie wiem, go w leasingu wzięli, coś w tym stylu, nie? Ale hydrołapa tutaj jest rozkładana. Hydrołapa? Co tu jest? Zobacz jaki ten. Aha, siedzonko. Siedzonko z daszkiem mam. Boże, to wygląda jakbyś kurwa w za dużym kasku siedział. Ja robot, ja robot, seria. Epekowe. No kurde, układanie na kubki i branie z nich to będzie coś pięknego. Ty, poczekaj, ja zaraz tą kubkę spróbuję. Nie wiem, czy mam wszystko przypisane. Nie wiem właśnie, czy mam przypisane wszystko na flysticku, bo nie byłem na to przygotowany dzisiaj, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Tutaj fajnie idzie góra. Ale bo Bronek w tej wewte musi jechać biedny. Kurwa, jadę po gruby. Ciekawe, ile 100 tysięcy było za dostarczenie, nie patrzyliśmy. Ja pierdzielę. Nie no, nie ma pytań, ale teraz takie kubki nabiorą 5 razy większego znaczenia, słuchajcie. Bo to naprawdę powinno dobrze wyglądać. Boję się tylko o bugowanie, czy ona z takiej kubki będzie w stanie wziąć, nie? Bo wiadomo, w życiu realnym, no to te widły se tam ogarną. Ale tutaj... No, wiedziesz, to się sprawdzi wtedy. Tak, tam dobra, wiecie co? Ja nie będę ładował więcej. No, też tam zapnij go i... Cyk, na końcu. On daje radę ogólnie, że on bierze, ale trochę duży jest. Dobra. Masz przyjść zobaczyć, Bolek. Poczekaj, poczekaj, bo ja chłopie mam ciężki... Może czemu zgruberowałeś zasiane pole? Nie gadać, bo... Dobra, nie przychodź, Bolek, jednak. Ty zaczynałeś tak gruberować, ja tak. pierdolę ja, się! Ja skończyłem zasiać i chujcie, ja się... Chuj się! Ja pierdolę! Zapomniałem, że tu nie jest talerzowane, tylko zasiane! O kurwa! To morda, jak już jesteś gruberem, to weź mi chociaż ten kawałek tutaj, bo tutaj ziemniaki się zasadziły. Dobra. To się ogarnie. Dobra, ty ogarniesz sobie. Nie, ja chcę to zobaczyć i zaraz jadę, tak. Ale się tu mam siedzi. Mam jechać ogólnie? Czekaj. Jechać. Dobra, ja jedzie, zobacz, później pojadę. Ten. Kurde, a mogę ci do przodu trochę podjechać? Bo będzie ci chyba wygodniej. Dobra, ci... O, tylko no mam to. Tylko mam... O, nie, mam jakieś tam rzeczy. Czekajcie. Nie, no masz. No nie, nie mam wszystkiego podpisane. Nie masz góry, nie masz nie góra mam nic, ty. Więc będzie na myszce. Wiecie co, ja nie chcę was chyba tyrać myszką. Bo nie ukrywam, że to będzie teraz takie bardzo mocne lamienie. Ale tylko bym może chciał jednak się zobaczyć. I zostawię? Tylko to zostaw, ja zostaw mordo. Nie no, masakra, teraz jak wiecie, na myszce nie wiem o co chodzi. To bym musiał się wszystkiego przyzwyczajać. Jezu. No właśnie o tym jest mowa, że prawdopodobnie
punktu podłogi, coś takiego powiedzmy, że farming tego nie ogarnie. No właśnie. Jezu, po jednej kładzie. No właśnie, tego farming nie ogarnie. To jest najbardziej porypane, że no. On nie ogarnia kolizji tego, no. Tak bardzo. No, kurwa, teraz. Może, no dobra, jakby się to tak w miarę udawało, ale widzę, co się tam kurwa dzieje, nie? Powiem wam tak, widzę co tam się dzieje. Więc nie ukrywam, że no trzeba byłoby to, można by było poładować. Chce któryś się bawić, no to może spróbować. Ty raczej, Bronek, też pewnie nie masz podpisane, co? Tutaj jest Kapoto. Ja teraz spróbuję, zobaczę. O chłop, jakie palenie kapcia. A! To ogarnę. Kurwa, trójka została zapięta. Prawdopodobnie jest po opunach. Jak przyhamuję, to... Myślę, że ogólnie zajebisty zakup, nie? Tak, jak mówię, na flysticku to będzie ogarnięte. No to proszę ciebie, jak cię mogę, bo flystick jest taki bardziej dokładny, jak się leciutko będzie tylko, wiecie, sterowało, to powinno to dobrze wyglądać. Ale czy układanie kupek będzie ok? Byśmy musieli prawdopodobnie, chłopaki, wiecie co zrobić? A też pokażesz mi, bo ja zobaczę, czy mam się... O kurwa. Możesz. Ja mam przepisane. Bo nie wiem, czym jest wysuwanie i wsuwanie tego. Prawym przyciskiem trzymasz. Chyba. No. Okej. Okay. Wiecie co, chłopaki, musimy wziąć? Jest taki obiekt czterech balików wbitych. Dwóch po jednej stronie, dwóch po prawej. Tak właśnie, to jest typowo takie do układania stosów na tym, nie? No i chuj, nie podjechałem. Nie gadaj. O Jezus! Podniosło mi tył, ty! O cholera. Serio? Dobra, stop, stop, maliny. Weź coś wsiądź i trzymaj hamulec. Albo dobra. Ja muszę wziąć balę. Przesunąć do przodu. Może ty cykasz ten? Odpinasz... Ktoś? Ktoś było słychać. Kurde, nie mogę przesunąć bali, ty. Pod górą stanąłem, nie? Super. Czekajcie, nie wiem, to się zbugowało prawdopodobnie pasy. Odepnijmy sobie i zobaczmy teraz. Ale jajca, nie? Normalnie MW. TW. 2018. Dobra. Uwaga. Ale mu da mnie. Daj mu. A ty no w tym na flystick robisz, prawda? Ja na myśce. Kurwa. Ale mu dałem. Nie zobaczę co to odpierę. Aha, ty tu nie podjechałeś? Nie. A teraz zobacz, kilka drzew do przodu dałem i od razu, nie? Dociążyło mi tył i chłopie 9 na godzinę. Chodźcie. Ej, paniu, 4 drzew. No wydaje mi się, że jak będziemy mieli te na bokach, to wtedy to się nie będzie rozjeżdżać i te widły będą jakoś w stanie mimo wszystko to dobrze łapać. Także no. Ale z drugiej strony, jak teraz patrz, bo to są 3 metrowki. No wtedy kilka stosów. Ogólnie ciężarówki, no, ja widziałem, to, że jeżdżą z takimi, nie? Dwa stosy po 3 wtedy. No, ja widziałem, że te ciężarówki jeżdżą bardzo często. I ci powiem, że to nawet nie jest głupie, tylko że to ja widziałem raz gościa, jak on zajebiście to układał. On podnosił w farmingu, to było w farmingu? Właśnie kurde, to tak nie wyglądało jak farming, ale ogólnie fizycznie wyglądało to naprawdę dobrze. To na TikToku widziałem ziomka, co też właśnie miał takie jakby dwa flysticki. Jeden od operowania tak jakby koparką, gąsienicami, a drugi właśnie od operowania typowo tym wszystkim do ładowania. I kurde, on sobie, wiecie, nawet brał tak fajnie i dobijał, obracał to tak do dołu i dobijał, żeby one były bardzo równo i układał to na ciężarówce. No kurwa, totalny szok. Jakby się udało to załadować, to byłbym w szoku. No, można by to było zawieść. Dobra, jest luksus. No to już sobie weźmiemy, bo... Bardzo ładnie, elegancko, haj 3000 jak zawsze. No nic, jedziemy i chwilę się pobawimy. Ja mówię, nie chcę się teraz na myszce denerwować, bo mi takie układanie na myszce no się nie podoba. Raczej będę chciał się tego uczyć na flysticku, żeby to miało ręce i nogi. I żeby to już fajnie wyglądało, bo ja nie ukrywam, że... Kurde, czy my mieliśmy kiedyś HDS-a do ładowania? W sensie nie. Takiego normalnego tak, ale jako samojezdnego nie. Jako samochód nie przypominam sobie, na żadnej serii chyba tego sobie. A jak pamiętam, nawet jak mieliśmy HDS-a kupionego, to jak dobrze kojarzę, to mało kiedy my żeśmy się tam bawili nim. Praktycznie było tak, że poładować na odcinku chwilę się postaraliśmy, a jak nikt nie patrzył, to go żeśmy ręcznie ładowali, bo nam się to bugowało strasznie. No i jedzie, tu już człowiek prawie załadował, a nagle dupa jasna. Więc nie ukrywam, że faktycznie te 3 metrówki
będą dobre, bo jak je złapiesz miary na środku, to jest ok. A jak złapiesz takiego 6-metrowego źle, to on ci się tak dziwnie obraca, że tego nie idzie zrobić, nie? W szoku jestem, to nie? Kozak, o, piękna sprawa. Ale no i masz Facebooka czy myszka, Bronek? Nie, na myszku jadę. Ja pierdolę, jaki sprzęt. No. Który to jest 50 odcinek już, czy nie? Nie. Nie, no mówię, czy nawet nie wiem, czy 40 jest. Nie mam pytań, nie? Nie wiem, w tym momencie, bo Lek to chyba wycinaj, no bo jak tutaj mamy już tego HDS-a, znaczy, to... wiesz co, ja chciałem tu gruberować, ale widzę, że tu gruberowanie to będzie ciężka sprawa. Ty, Bronek, a nie chciałbyś się na drodze ustawić? Dobra, zaraz, czekaj, jeszcze raz złapię. Tak, ja tutaj. Czekaj, ja bo jestem ogólnie, jestem za daleko ogólnie tego drzewa. Tak. Tak, bo mi też by się tak zdawało, że on było trochę... źle ustawiony. Ja nie wiem, cofnę tam bardziej z tyłu i jadać będziesz mógł go załadować, jak będziesz chciał. Tymi. Tymi, co są pocięte, nie przyniesione na sztos, nie? O kur... Ty najechałeś na coś chyba, co? Na piniek. Może tu drzewo jest powalone. Jezu, ile tu było drzew, teraz widzę, ile pinków tu leży. Ale tak szczerze, że tutaj co my mamy? Bronek mówił, że ma jakieś wycięte, małe. Jeżeli nie, no to... Te trzy krokwy, ale to są długie. Cztery, tutaj jest czwarty. Dobra, to tu ci jest wypnę jakiś tą stronę. Mały. Tu jest jakiś mały, te kawałki. Wytnę ci w tą stronę i w tą stronę wycinaj, żeby to nie spadało na tamto pole po prostu. Czy nie? Te kawałki małe bierzemy na wióry? Tak, na wióry małe. Te są pozostawiane, to trzeba specjalnie znaleźć ten. To trzeba gdzieś znaleźć. Jak to się składa? X-em. X-em tylko. I on sam nie się wiem. Składa. Ja tu wiem, że gdzieś Bronek to nosił, więc ja to tu poprzynoszę i to tyle. A, tam przy drodze. Tak. No ja, bo z jednej strony zaraz będzie znowu przenoszenie po pole na polu, więc... Tak, więc... No to i tak, kurde, nie wiem, czy my wióry, panowie, robimy przed zaczęciem tutaj pola, ale znów będziemy se gnisce, choć... Nie, no musimy stąd zabrać te wióry, co nie? To, no, ja wiem o tym, tylko czy pytanko, czy my robimy, zostawiamy teraz te końcówki i robimy wióry w zimę, czy przerabiamy teraz, nie, no teraz na wióry i wióry teraz wywozimy myślę, na no. miejsce? Przerabiamy, teraz tak? I od razu, tak, ja bym teraz to przerobił i... No i bym zawiózł tam na ten plac. A, na silos, no dobra. Na silos chyba. Bo można sobie pomyśleć, że jeżeli teraz, panowie, jest dużo pracy, nie? To sobie zostawić. Te końcówki sobie przewieźć na ten placyk, bo i tak jest nieużytkowy. A na przykład jak będzie, nie wiem, odcinek z czerwca, gdzie będą tylko sianokosy czy coś, to sobie ogarnąć i ten, nie no, super. No wiesz, że nie mówię, w tym odcinku, to nie? Tak, no, chciałem powiedzieć, że nie w tych odcinkach, które teraz będą, bo jest dużo roboty tutaj z tym lasem, a później z siewami, nie? Więc o to mi bardziej chodziło. Dobra, powiedz mi, Bronuś, gdzie jest John Deere? Na gospodarstwie. Dobra, lux. To jest ogólnie bardzo wymagający gruber. Bo na pewno trzeba najpierw koni. Ładować tył, a potem przód, jak coś. Bo teraz będzie ciężko to układać, bo będą mi blokować bale. Nie, no do siebie masz jeszcze zupełnie miejsce, może. O, tak teraz. O. Kurde, powiem wam, niby 90 koni, a nie wygląda źle. Kupiliśmy go po prostu, żeby był. Bo mówię, to będzie pierwszy nabytek na nowe gospodarstwo nasze. A nie ukrywam, że wygląda on dobrze. Wygląda on naprawdę dobrze. Ja nie gruberuję ty tutaj. Teraz gruberować? Wiesz co? Kurde, zastanawiam się, czy nie gruberować tutaj za domem. Bo no tu wiem, że będą drzewa, no ale nie będziemy drzewa chyba w siergisko sadzić, tylko tutaj trawę jakąś zrobimy, coś takiego tu się wymyśli. Dobra, ja opuszczę i zobaczę. O jest. Ale wy lubicie ekstrem. Niech się trochę pokopie, ale robotę niech zrobi. Zawsze mamy już jakiś gruberek większy. No jest naprawdę duży. Ja nie wiem, rubberwerka co my testowaliśmy. Ja nie wiem, czy rubberwerk nie był sprzedany u nas od razu na samym początku serii. Od zera, tak do farmera. Też tak może być, bo wydaje ja mi się, że... Ja pamiętam, że on był chyba na początku. Znaczy on był, mordo, jako oryginalnie, że był, bo przecież jak my zaczęliśmy od zera, no to podjęliśmy decyzję, że sprzedajemy lokomotywę John Deere'a i żeśmy ten... I żeśmy wtedy kupili od razu inne nabytki. Za tą lokomotywę i teraz się zastanawiam, bo lokomotywa stała na polu, jak się zaczynało od zera do farmera, czy też tam na M-Creeku. To on od razu tak, na tym małym poletku stała lokomotywa z gruberem i się zastanawiam, czy my od razu żeśmy chyba nie sprzedali. No z tym. Tak, dlatego tutaj... I czy my tego zestawu całego nie sprzedaliśmy i nie kupiliśmy za czegoś innego, bo tak kurde zachodzę sobie w głowę i sobie nie mogę przypomnieć, żebyśmy jeździli z niebieskim gruberem. Może tak pamięć być, mamy krótko. Kupiliśmy, tak, bo kupiliśmy tego 3-metrowego, nie? No.
O Jezus, o kurde, cały czas tu jest pień, on jest do wycięcia, bo ogólnie i kombajnem zawadzaliśmy i Bronek ostatnio przypierniczył. Ja teraz gruberem niego cofnąłem. Z jednej strony no fajnie do, tak do klimatu wygląda. Ale no niepotrzebnie, kurde! Ja jestem zadowolony, bo John Deere, ile on ma koni? 60? Nie. Więcej? Nie ma tego. Nie ma nawet? Już ci zaraz powiem. Kurde, to dobrze daje sobie radę. Już ci zaraz. Także poślizg jest 50, na czerwono 50. I w ogóle. To jest 300% poślizgu. No ale... Ale ślicznie to będzie, ja pierdzielę. Ciekawe ile dostaniemy za ten samochód. Ale wygląda to ale dobrze. Widzisz, o, chodziło mi o to właśnie co teraz się dzieje, że ja nie mogę za bardzo wciskać tego tutaj na tył, nie? Tak, no. Bo nie możesz złamać tego, tak? Muszę na pewno od tyłu, na pewno następnym razem trzeba od tyłu ładować. A robimy tak, że sprzedajemy dzisiaj, czy może poczekamy, tak, załadujemy no, całą ciężarówkę, taką full? Nie, mordo, ja bym sprzedał i zobaczył, tak, bo full załadujemy z tych sosen. Aha, no, dobra. No ogólnie wiesz, no po to też ładujemy, żeby to no, w dzisiejszym odcinku no, poszło, co nie? Spoko, bo z ciągnikiem byśmy tego nie powozili dzisiaj na pewno. Także się, ja mam 40 minutę, czy dużo ci tak, zostało? Tak, czy ja mógłbym iść? Tym, jak już Bronek załaduje teraz ostatnio, możesz jechać wtedy. Nie? Dobra. Powiem tak, dobrze, że to zrobiliśmy. I dobrze to sprawdziliśmy, bo no zajebiście oddaje John Deere. Jest ciężko, ja jeżdżę 6 na godzinę, ale jest naprawdę kozak. I gruber to gruber. Tak. No i przynajmniej mamy szerokość roboczą na te nasze większe pola, nie? Wiadomo, trochę się zajedzie, ale ja myślę, że na następny odcinek mogę was zaprosić chyba na nowy nabytek, jaki będzie ciągnik chyba, co? Też tak myślę, no, żeby no, trzeba pokombinować. Także ja mam nadzieję, że u Bronusia nowy... O Jezus, nie, jakiego laga miałem. Zobaczymy, bo ja może bardziej potestuję sobie tutaj ten sprzęt do drzewa, a Adaś wtedy by kupił ciągnik, zobaczymy. No jeszcze ty nie masz mordo ciągnika u nas kupionego, nie? Nie? Bo tak właśnie sobie dzisiaj liczyłem, że ja kupiłem ciągnik, kupiłem Zetora, Adaś kupił chyba John Deere'a. No i tak mówię właśnie, dlatego spoko by było, że na twoim odcinku by można było kupić ciągnik, nie? Dobra. Jest gdzieś drzewo jeszcze? Ja pojadę nie, już, bo nie, jest nie, ta minutka, więc... Dobra. Nie, ja myślę tak, żeby się złóż i musisz naprawdę wysiąść, to jest dużo, o, więc... Ciekawostka. Może to jest tak, dzieliliśmy... Ale ogólnie tak się ładuje, teraz, nie? Bo te jest z przodu krótkie i z tyłu krótkie, rzadko kiedy ładują tak, długie. No tak, bo mówię, tu nawet lepiej to jest. Ja pierdzielę, szacun. Kurde, aż by miniaturkę cyknę, znaczy ten, ja chyba zapiszę, chłopaki. Jeżeli no, Bronek jakbyś mógł, to po prostu weźmiesz i... Wiesz co? Pojedziesz sprzedać jeszcze raz, nie? Dobra. Okej. Okay. Kurna dziot, a to opór to mo? Nimo. A. Ale trąbi nie mo, to dobre i to. W życiu bym nie pomyślał, że kurwa będziemy mieli taki sprzęt już teraz, nie? Ja pierdolę nowym manem! Dziadek to tam aż podskakuje, nie? No ale a trzeba korzystać, no, na promocję, to korzystamy, no. Akurat to jest taki sprzęt, który mogliśmy kupić, bo gdyby to był, nie wiem, jakiś ciąg i powiedzmy 300 koni, no to było bez sensu, nie? Ale że ja kurde przed odcinkiem tego sobie nie przyzauważyłem, no bo tak jakoś człowiek nieprzyzwyczajony jest do tego, żeby patrzeć na, no na promocjach duże, na auta, no, że tak powiem, bo tak szczerze, no to jest auto, to trzeba nazwać, aha, no o kurde, tak, witam. Przecież jest ten, ty może maszyny sobie będziemy sprowadzać? Uważaj na pociąg. Widzę. Ty, chłopie by tu złapał, dwa grubery by złapał i wrzucił na pakę. Szkoda, że nie ma to naprawdę zdejmowanych tych ostrych, no, na drzewo. Bo to by był naprawdę mega fajny ciągnik do transportu. Nie ukrywam, że jakby to było troszeczkę lepiej rozwiązane i na przykład by można było odpinać ten tył, czyli HDS-a, zdejmować to, to byśmy sobie nowe nabytki przywozili tym. No kurde, mieć swoją ciężarówkę w 30 odcinku, to by człowiek naprawdę to mega wykorzystał. Zajebisty to wygląda. Coś pięknego. Proszę podjeżdżać. Ciekawe. No powiem wam, że z 7,5 koła więcej nawet. Ja dychę liczę. Nie ma nic, trzeba podjechać do przodu chyba jeszcze. Do tyłu, do tyłu! Dlaczego do tyłu? Ja chłopie podjechałem bardzo blisko teraz chwilę temu. No dużo się nie pomyliliśmy wszyscy. 8. 8300. Pewnie prawdopodobnie Bronek by wygrał, bo by postawił pomiędzy nami, no, więc by było hit. Tak. Tak, ja powiem tyle w temacie, dziękuję serdecznie wam za uwagę. Nie myślałem, że takie nowe nabytki się dzisiaj pojawią, ale fajnie, bo zobaczcie, to jest nadal 160 tysięcy i przynajmniej nie będzie to tak raziło mocno w oko przez ten najbliższy tydzień nagrywania. Mamy sprzęt, który naprawdę pomoże nam, i no tylko sadzić teraz drzewa, pomoże nam w fajnym, szybkim wożeniu, bo zresztą sami dzisiaj widzieliście, no już nasze ciągniki mają przekichaną robotę z tym wożeniem drewna, a tak to naprawdę mamy sztosik totalny. No i jakbyśmy chcieli, możemy na nim na przykład przez połowę sezonu przechowywać te gałęzie do naszego rębaka. Także co, ślicznie dziękuję wam za uwagę, do kolejnego odcineczka, na razie strzałeczka i trzymajcie się, cześć!
Na razie. Jeść.